Kurwa mać. No, tak, jasne, jasne, rozumiem, rozumiem. Wyłowione jeszcze dwa ciała z Manatee Bay. Mogliby z nich zrobić boje. Mendoza, zapraszam do siebie na minutkę. Uwaga, ludzie, zróbcie miejsce. Młodziak dziersko maszeruje. Kaj. Detektyw Dao wróciła już do aktywnej służby, wbrew zaleceniom lekarza, ale nie moim. Wszystko okej? Okay? Na razie sobie nie pogram, ale jest okej. Okay. Ta koka, którą przejęłeś ze Stoddardem, dotarła do nas z Kolumbii, drogą wodną. Od dawna nie było takich akcji, bo teraz wszystko leci przez Meksyk. A co Tyson Latchford miał do powiedzenia? Pan Latchford, jak się okazuje, ma wyjątkowo mocne plecy od strony prawnej. Proszę. To Leo Ray. Krzywka Stingray. Hurtownik kartelu. Wczoraj zadzwonił do mojego biura. Twierdził, że ma informacje w związku z wojną narkotykową w Miami. To trzeba go sprowadzić. Tylko po cichu. O sprawie wiemy wyłącznie my. Nawet komenda nie jest bezpieczna, że o ulicach nie wspomnę. Wyraziłem się jasno? Tak jest. Dobrze. To do roboty. Jak słońce. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do trzeciego odcinka. Zagrajmy w Battlefield Hardline. O, i to są te widoki. Całe piękne Miami. Piękna muzyka. I piękne samochody. Żeby tylko nam YouTube niczego tu nie przyblokował. A będzie naprawdę fajne rozpoczęcie trzeciego odcinka. Czy ma rację? Mamy jakieś czarnowce? Skoro Dawes się martwi, to i my powinniśmy. Szkoda, że ta chwila tak krótko trwała. Tak, okej. Chyba. Skorumpowani gliniarze. Nie kumam ich. Nie. Poważnie? Dobra, ty ramię jak osły za jakieś nędzne grosze, ale... Nie, no jasne, ale poza tym wszystko suka. Żarciki policyjne. Ciekawe, czy u nas też tak. Jest nasz człowiek. Okej. Zostań przy furze i osłaniaj. No dobra, zawsze nam przypada ta brudna robota i tym razem się stało, ale z drugiej strony jesteśmy na tyle daleko, że chyba jesteśmy bezpieczni, przynajmniej bardziej niż ona. Ale jakby nie patrzeć, to ona jest właśnie tu bardziej wygadana. Stawa Leo? Niezbyt mądra. A to kto? Spotkałam go w drodze do zoo. Chcę zobaczyć jakiś zagrożony gatunek. Słyszysz ją, kurwa? Prosiłem o Dawesa. A Dawes przysłał nas. Jak następnym razem ktoś zadzwoni, to chcę usłyszeć Dawesa, który powie mi, gdzie i kiedy możemy się spotkać, by pogadać o naszych sprawach. Nie będę się zadawał z gównianymi harcerzykami. Potrzebuję prawdziwej ochrony. Spóźnię się na mecz. Idziemy. Ja to zabiorę. Nie ma szans. Hej! Podobno załatwiłaś Tysona Latchforda. Dużo was łączyło. Tak się chyba nie robi, co? Zachowaj tę gadkę dla Dawesa. Stinger, to co robimy? Powiedz szefowi, że miałem wszystko na tacy, a wyście to spierdolili. Oddaj tę torbę, Leo, albo odstrzelę tego typa. Leo, kurde! Wow! No to szykuje nam się powtórka z rozrywki. Kaj, co to za jedni? Samochodu nie udało się zatrzymać. O, ten jeszcze się tutaj ruszył, ale to nie ten, który my poszukiwaliśmy. Dobra, stać policja. Ani kroku dalej. Jakby tamten mnie nie zauważył w ogóle. Kolego. Policja. Jak nie... O! Jak nie, to pałą w plecy. I bierzemy się za akcję. Niestety zauważyli nas. I robi się naprawdę gorąco. Dobra, zrobiła się naprawdę jakaś dziwna tutaj sytuacja. Strzelają, nie wiem, woda leci, wszystko się dzieje. Może czasem lepiej, jakby było mniej efektów w tych grach. Okej, okay, mam nadzieję, że dostał. Dobra, w ogóle wiem, że zanim się przygotowałem do tej misji, zmieniłem tam broń. Miałem dostęp do jakiejś innej. A, to jest ona. Zobaczę, czy... O właśnie, mogę z tego korzystać. Jak najbardziej mogę. Widzę, że ona załatwiła całą resztę.
Dobra, słyszałem, że gdzieś na schody on poszedł. Te schody chyba są tutaj, skoro ona podeszła. O! Dobra, jak tak chcesz, to sam sobie później racie. Przydałoby mi się zmienić jakoś... No dobra. Co tam? W końcu jestem hardcorem, tak? Poradzę sobie z tym, co mam. O, chyba nie w ten sposób. Otwieramy drzwi. Okej, pralnia. Dobra, koleżanko, ręce do... Leo, przestań, kurwa, uciekać! Dobra, jednak może nie ręce do góry, bo ona jest tutaj niepotrzebna nam. Skaner. Nick, zaraz tu będą kolejni. Dobra, kolejni... Tak, widzę. Kolejni chyba nie są specjalnie problemem. Nie wiadomo też, ilu ich tam ma być. Dobra, miałem użyć gdzieś skanera. Tu widzę... A, to jest przybliżenie, ta czerwona kropka. Raczej tu żadnych dowodów nie ma, tak? Zbieram akta. Później na koniec odcinka wam pokażę, jak one wyglądają i po co się przydają. Ale teraz zobaczmy, co się będzie działo. Dobra. Zatrzymanie. Tam widzę, mamy kogoś, za kogo byśmy... A nie, to jest nasz Leo, więc... Za niego nie dostaniemy żadnych bonusów. Patrzę, czy ktoś jeszcze tu się nie kręci. Dobrze by było... O! A, znaleziono obiekt, czyli... To jest tylko nasz dowód. Tamci wszyscy czekają na Leo. Nie wiem, czy go nie widzą, czy o co tu chodzi. Okej. Jakiś kolega by mógł przyjść. Zobaczymy, czy to działa. Słyszy to ktoś? No dobra. Chyba inaczej sobie poradzimy z problemem. I po prostu pokażemy im odznakę, a jak nie, to w sumie ich strata. Myślę, że życie ponad wszystko w tym przypadku. Do góry mówię! Tylko spokojnie, wypie! Dobra, dobra. Ty też do góry tam. Ty, nie ruszaj się! Wszyscy do góry, okej. Ty przeżyjesz, ale wygląda na to, że koledzy już nie. Dobra, cały magazynek. Ten miał większe szczęście, szybciej zginął. O ile zginął, ale chyba tak, skoro było na czerwono. Dobra, kolejny. Jeszcze ktoś się tam kręci, ale z tym jednym... O! Pięknie się nastawił. Dobra, szukamy dowodów. Jeszcze mam trochę amunicji, więc nie jest źle. Dobra, Leo się kryje tam, ale nim podejdziemy do niego, zobaczymy, czy nie leżą tu jakieś dowody. Fajnie by było może sprawdzić tę broń. Zresztą chyba dowody, jeżeli coś się pojawi... To mnie komputer o tym poinformuje. Leo, tylko nie strzelaj do mnie. Sprawdza, że tutaj nigdzie koszuli nie zostawiłeś. Kolejnej. Okej, tu mogą być jakieś dowody. Pięknie. Analizujemy. Tutaj możemy uzupełnić naszą broń, co też zaraz zrobię. Trochę się wystrzelaliśmy. Okej. I sprzęt taktyczny. Dobra, ściszyli na muzykę. Tu możemy też właśnie zmienić, jakbyśmy chcieli, naszą broń. To samo można wykonać przed misją. Ale okej, widzę, że to jest niepotrzebne. Mam nadzieję, że doszła na amunicja. A czy tak się stało, to sprawdzę później podczas renderowania. Niestety część rzeczy właśnie dopiero wtedy mogę sprawdzić, czy też dowiedzieć się, co i jak tu wygląda, jakie błędy ewentualnie popełniłem, co można zrobić lepiej. Okej, czyżby tu się jeszcze coś kryło? Tu nic, nic. Mam nadzieję, że później będę jakoś sprawniej sprawdzał te wszystkie dowody, czy te materiały. Okej, tu coś się dzieje. Dobra, Leo uciekł. W sumie to w jakiś sposób on musiał zostać... A, już rozumiem. Ten nasz skaner, jeżeli już kogoś oznaczy, to nie odpuszcza. Dobra, tu wygląda jak kolejne miejsce, gdzie by mogły kryć się dowody, choć... Zawierzę to moim zmysłom. Ty jesteś materiałem dowodowym, nie. I po prostu będę szedł tak. Ale najwyżej jak zobaczę coś podejrzanego, to wtedy włączę w skaner. Skubany szybki jest. W hotelu musi być pomieszczenie ochrony. Spróbuję go znaleźć na kamerach. Po to tylko? Dobra, informuj mnie na bieżąco. Przebieg tędy! A, przebieg tędy, dzięki. Też wyglądasz jak Leo. Albo Jackie Chan. I co jest? Ciekawa sprawa. Gra musiała poczekać, aż będziemy mogli otworzyć drzwi. Jakaś nowość w tym wszystkim. Ale okej. Nie będę jeszcze biegł za nim. Szybki skan terenu. Dobra, nic tutaj nie ma. Okej, chyba Leo robi małe zamieszanie. Do wszystkich gości i pracowników Elmo Plaza mamy sytuację awaryjną. Osoby przebywające w pokojach proszone są o zamknięcie.
Szybka akcja, to mi się podoba. Tak hotel może działać. Dobra. I pięknie, bo udało się jeszcze dwóch nam oznaczyć. O, cześć koleżanko. Spotkamy się później. A teraz idziemy na tę strzelnicę. Nick, nie udawaj, że ci się nie podoba. Uu, pięknie. W sumie zapomniałem, że mogłem go aresztować, ale dobra. Jego strata. Mamy jeszcze jednego za plecami. Jeżeli uda nam się go zaskoczyć, czy też wziąć z zaskoczenia. Dobra, udało się przeskoczyć przez barek. Tam jest chyba jakaś grubsza akcja. Leo. Dobra, oznaczyliśmy kolejnych. O, kolego, chyba nie widziałeś, co się tu działo. Nie wiem, czy jak jesteś zaalarmowany, to prawdopodobnie pozostaje mi tylko strzelić do ciebie. Nie wątpię, żeby ktoś poszedł na to, żebym go mógł aresztować. Kolego, nie żyjesz. Okej. Jedyna strata tak naprawdę z rozegrania misji w ten sposób... O, dobra, to nie jest bezpiecznie. Jest taka, że dostaniemy mniej punktów. Więc mniej punktów. O, ładnie mi przeskoczył. Co jest z tobą? Albo co jest ze mną? Dobra. Przydały mi się granaty, nie ukrywam. Kogo? Mnie? Odznaka, G. O, wyjrzyj, dobra. Dobra, odznaka fajnie działa. Mogliby nas jeszcze informować za każdym razem tym takim ładnym czerwonym kolorem, że zabiliśmy przeciwnika. Okej, cztery naboje, ale ostatnia osoba. Czas zmienić na coś przyjemniejszego. Dobra, cześć. Zabieram waszą broń teraz w takim razie. O, dobra, jeszcze ktoś tam biega. Muszę na następny raz pamiętać o tym, żeby... no właśnie, w pierwszej kolejności... Jak to podnieść? Chcę zmienić, tak, nie ukrywam. O, coś tu było. R. Dobra. Sprawdzimy i to. No, żeby właśnie... O, szybko te naboje stracimy w ten sposób. O, panie. Jednak co sam sobie wybiorę, to działa lepiej. Myślę, że butla z wodą go uratowała. Okej, poszukamy jeszcze tu jakąś inną broń. Z czego oni do mnie strzelali? No dobra. Nie wiadomo. Zmieniam. Chętnie zmienię. To wygląda dość podobnie do tego, co mieliśmy wcześniej. No szkoda tak naprawdę w tej całej akcji. A się może jakby ich aresztował, może znalazłbym jakiegoś groźnego przestępcę. A może po prostu nic by się nie wydarzyło. Ale to jest też urok. Każde rozegranie jest inne. Dobra. Szukam jakichś dowodów, choć dowody raczej kryją się w takich pomieszczeniach jak tutaj. Dobra. Jestem w pomieszczeniu ochrony. Ten korytarz prowadzi prosto do holu. Leo tam jest. Dobra, gonię go. Dobra, Leo jest daleko. Specjalnie tego nie gonię. Kolejne drzwi? Nick, jest nad holem, drugie piętro. Ucieka? Siedzi w jednym z biur. Niech to szlak, Nick, zaraz będziesz miał towarzystwo. O. Daj się zobaczyć i spróbuj jakoś dostać się na górę. Jasne, będę uważał. Na chwilę obecną to schodzę na dół, ale mam nadzieję, że wybrałem dobrą drogę. Coś tutaj było przez chwilę. A, wychyl się pewnie, tak. Właśnie, muszę jeszcze przećwiczyć to wychylanie się. Dobra, ktoś mi tu wyjdzie przez te drzwi, czy raczej spokój? Kucnij, aby być mniej widocznym. Chętnie. Dobra. Rozproszyć się i znaleźć Leo. Ręce do góry! Jesteś aresztowany! I zarówno ty, jak i ty. O! Tyle nam z tego aresztowania wyszło. Niestety, był on za przeszkodą, a to samo oznaczało tyle, że niestety, o ile mogliśmy skuć jeszcze tego jednego tutaj jego kolegę, tak niestety z tym drugim by nie było tak lekko. Czymś... O! Oni mają granaty. Nie ukrywam, że też bym chciał jakieś mieć. Dobra. Nie le... Znaczy leży. Otwórz, tak. Otwórz i zamknij się tu najlepiej. Dobra. Czuję się trochę bezpieczniejszy.
Choć przypuszczam, że nie ma możliwości. Chodź się to, tak? Gdzie ty mnie widzisz? Dobra. Przez tekstury przeszedł, ale nasze kule nie były w stanie zrobić tego samego. Okej. Jestem tutaj. O, ten w ogóle się wbił w ścianę. No jak widać, to jest chyba już standard Electronic Arts. Okej, coś tutaj wibruje, więc coś znajdziemy. Okej, poczekam spokojnie, aż ktoś przyjdzie. Być może w tym pokoju dopiero. Ale na pewno gdzieś tu kryją się dowody. A! To w ten sposób to pomieszczenie wygląda. Dobra, jest. To chyba nie było nagranie. Ale my mamy nagranie... no jakieś obciążające naszego. No może nie klienta. Ale kogoś przynajmniej. Poszukaj... O! I w taki sposób też szukamy dowodów. Dobra, ty przeżyjesz. Hej, ja tylko obczajam hotel. Mhm. Takie rzeczy to możesz opowiadać. Nie powiem komu, ale teraz wiemy przynajmniej, gdzie możemy szukać tych dowodów. To nie tylko po szafach, ale też może się kryć, no właśnie zaglądając do tych osób. Trzymaj. Zastanawia mnie, czy jakbym przeskanował tę osobę, czy by mi skaner pokazał, że miałem tam... O, coś jeszcze tu się... Wykryto, a za tam potasu, okej. Czyli coś jeszcze może być? Nie, tu chodzi o tę skrzynkę tylko, ale chyba ją... mogę wykorzystać, żeby załadować sobie wszystko. Dobra, nie chciałbym zgubić jeszcze czegoś. Wygląda na to, że jeszcze coś tu bym mógł znaleźć. Nakaz wydany? Na co? Okej, przeszukam okolice i zaraz widzimy się dalej przy Leo. Choć może pobiegamy chwilę razem, żeby zobaczyć, na ile postarali się z grafiką twórcy tej części. Zresztą, dobra, też nie chodzi o to, żeby znaleźć wszystkie dowody. A być może znajdziemy coś po prostu wyżej. Chodzi o coś, co ma Leo przy sobie, czy też niedaleko niego aktualnie się to znajduje. O, ona już z nim się tam widzi. To ciekawe. Dobra, to jeszcze sprawdzę szybko dowody. I widzimy się zaraz. Albo posłuchamy, co oni mają do pogadania. O właśnie, jakaś nowa wibracja. Czyżby chodziło jednak o Leo? Zaraz to sprawdzę. Zaraz to wracimy. I znalezione. Znalezione, nie kradzione. Mamy wszystkie dowody. Okej. Być może teraz mogę je przeanalizować. Albo i nie. O właśnie, jeszcze... Czegoś nam brakuje. Choć to zobaczymy w odcinku czwartym. Bardzo fajnie. Mamy chyba większość dowodów. Lecimy dalej z akcją. Znalezione dowody 3x3. Szkoda, że nie sprawdziłem w pomieszczeniu wcześniej. Być może też coś się kryło. Tylko nie wiedziałem właśnie, że jak to działa. Po prostu musimy nasłuchiwać, czy są wibracje. Kogoś, kto się w życiu nie rozpruł, strasznie dużo gada. Ej! Kai! Ani słowa więcej! Kai! Przestań! O się! O czymkolwiek! Ja Jezu! Tak to jest. Kai! Narazić się kobiecie. Co ty kurwa robisz? Ganki z Miami nas gonią, a ty tortury sobie urządzasz! Odbiło ci! Mamy jakiś problem? W tym hotelu jest pełno trupów dealerów. Już mamy problem! Leo potrzebuje ochrony! No to możemy iść. On raczej sam nie wstanie. To go kurwa podnieś! Ej! To ty go zmasakrowałaś, nie ja! Ty zostań tu, wy na górę! Cholera. Dobra, wstawaj. Idę. Gdzie tylko chcesz. A więc tak wygląda ochrona Dosa? Leo, co to za jedni? Później go przesłuchasz, Mendoza. Nie ma czasu, ruchy. Hej, pani detektyw! Weź to. Może teraz będziemy bić na SSR-em? Okej. Lepsze tam śmigłowce.
idzie to sprawdzić. Chroncie go i nie pozwólcie, by go złapali. No dalej, dalej! Ucieknij z holu. Zastanawia mnie, czy jeszcze jest opcja, żeby ich pojmać, na przykład pokazać odznakę. Dobra, kolego, odznaka. Dobra, niestety chyba koledzy nas już widzą, ale spróbuję też pokazać mu odznakę. Tyle, co znaki. Czas się stąd zwijać, bo niestety za długo nie pożyjemy, jak będziemy w ten sposób się wychylać. Okej, ale chociaż jeden pojmany, dodatkowe punkty od jednego kolegi. Te Uzi są naprawdę niewygodne. Mendoza. Nie mogli nas jakoś ładniej nazwać. Okaże się. Cała seryjka wpakowana. I cisza. Może powinienem rzeczywiście częściej celować w głowę. Okej, tam jeszcze widzę kolejna ekipa. I raczej nie wyglądają na takich, którym bym mógł pokazać odznakę. Mamy cię, tak? Dobra. Strzelając w bar. O, pięknie, skończyła mi się na amunicja. Strzelając w bar raczej nic nie załatwię tutaj. Niestety z amunicją nie wyglądamy za dobrze, a na domiar złego nasze życia też wcale nie są tak fajne. Okej. Dobrze, że zabrałem tę broń ze sobą. Ale nie ukrywam, że Dawes mógłby już tu przyjechać. Okej, szybkie skanowanie terenu. Bardziej, że wydawało mi się przez chwilę, że słyszałem jakieś wibracje. Ale teraz mamy okazję przynajmniej sprawdzić, choć chyba już od kogoś podniosłem innego amunicję, ale zobaczę, czy wchodząc tu uzupełnia nam się amunicja, czy nie. Tak, więc jest już na przyszłość bardzo fajna sprawa załatwiona. Czyżby kogoś tu jeszcze? Mogę kogoś przeszukać, czy... Chociaż nie, mało masz amunicji, kolego. Dobra. Szybkie przeszukanie terenu, czy... Jeszcze ktoś? O, dobra, to nie szukamy terenu, idziemy dalej, tym bardziej, że... Nie wydaje mi się... Załadujmy go do środka! Jak tam nasz pasażer? Że były tu jeszcze jakieś dowody. Musimy się stąd zabijać. Idziemy frontowymi. Dobra, wchodzę do tej ciężarówki. Umiesz tym jeździć? Leo już jest. Jazda. Wszystkim umie jeździć, tak? A mówiłaś, że moja ostatnia akcja to był pierdolnik. Po prostu jedź. Mamy Leo. Gdzie go odstawić? Tak, wszystko się zjebało. Okej. Okay. Jedziemy od tyłu. Jesteśmy w ciężarówce. No właśnie, chciałem mówić. Okej, zrobi się. Jest zrobiony. Kto to idzie? Spotkamy się w knajpie po drugiej stronie mostu. Trzymajcie go! Dziwna strasznie akcja. Właśnie no chciałem powiedzieć, że nie zdziwię się, jak pojawią się problemy. I właśnie się teraz pojawiły. Okej, okay. Nie wiem, ile mamy życia tutaj, ale Kai by mogła zacząć strzelać do nich. Przynajmniej tak to zazwyczaj w grach wygląda. Muszę właśnie zmienić jakąś pasę. Czegokolwiek, tak. O! To chyba tak nie miało wyglądać. Cześć koledzy. Ja chyba mam wjechać na tę rampę i chyba gorzej, jakbym kręcił film, to gorzej by wyjść nie mogło. Okej, dobra, nie wiem. Ważne, że jedziemy dalej. Jesteście cali? Nie zatrzymuj się! Moje wycofanie. Tak, łatwo powiedzieć, jak nie wiem, gdzie jechać. Jeszcze leci do mnie grad pocisków. Dobra, szukamy kolejnego takiego. Jebać to, gaz do dechy! Okej, okay, czyli co, w nich rozumiem, jak gaz do dechy. Pięknie. Tam jest dołóz. Okej, okay, tylko nie wymiotuj. Nie na tapicerkę. Dowiedziałem się dzisiaj o was dwóch rzeczy. Świetnie improwizujecie, ale robicie wokół siebie straszne zamieszanie! Sir, te gnidy wiedziały, gdzie będzie Leo. Może mi ktoś wyjaśnić, co mu się do cholery stało? Ciężki przejazd, kapitanie. Leo nie zapiął pasów. Oczywiście, że tak. Podnieście go!
Sir, Leo był zawiedziony, że nie spotkał się z panem osobiście. Sądzę, że przydałby mu się areszt prewencyjny. Mam podobne odczucie, kapitanie. A pan detektywie? He? Jakieś wątpliwości co do wypadku w czasie podróży? Czy do tego, co odpowiedzieć, jak będą pana pytali? Nie, sir. Najmniejszych. Dobrze. Przeniosę Leo w nieco bardziej ustronne miejsce. Możecie odejść! Mam wrażenie, że całe pobicie Leo poszło na nas. Co tu się stało do cholery? Krycie dupy. Przyzwyczajaj się. Upewnia się, że wszyscy widzimy tę sprawę tak samo. Tak samo, czyli właściwie jak? Tak, żeby dowiedzieć się, kto nas dzisiaj przekręcił. Okej, w tym miejscu kończy się kolejny odcinek. Jeszcze zobaczę, czy mogę podejrzeć teraz akta, ale to do nich za moment przejdziemy. A teraz się już z wami żegnam. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, i do zobaczenia już wkrótce. Okej, jeszcze na koniec obiecałem pokazać akta sprawę. Nim jednak do nich przejdę, jest taka ciekawostka, przed każdą misją dostajemy listę ściganych podejrzanych. Jeżeli uda nam się ich aresztować nie zabijając, dostajemy dużo punktów, chyba 1000 punktów za każdą taką osobę. Przechodziłem misję drugą, którą widzieliśmy przed momentem raz jeszcze, udało mi się ich wszystkich normalnie pojmać, ale nie będę się tym jakoś specjalnie zajmował w normalnej grze. Za to chciałbym znaleźć wszystkie akta, również ten nadrobiliśmy i zaraz wam pokażę, w którym momencie. O właśnie. No i tak wyglądająca akta. Mamy już część z grupy C, mamy pierwsze z grupy, pierwszy ślad z grupy A, znaczy z grupy B, a grupę A już mamy całą odkrytą, no i możemy wtedy zobaczyć podsumowanie. Facet odpowiedzialny za plagę płynnej kokainy, znane jako Hotshot na ulicach Miami. Tyson Latchford. Hotshot jest tak popularny, bo daje lepszy high. I to bez zjazdu. Przynajmniej tak mówią. Mam wystarczające dowody, żeby go posadzić. Jeśli tylko Tyson dożyje do tego czasu. Tymczasem raz jeszcze dzięki za to, że jesteście. Grał z wami Korle. Trzymajcie się, hej!